East LA. Dziękuję bardzo, panie Prasołka, to jest kolejny odcinek z Strykon Wildlands. Jak sam pamiętacie, robiliśmy sobie oczywiście Montujok. I myślałem nad tym, chociaż w sumie czekajcie, bo tutaj widzę, że są tory. No tak troszeczkę niebezpiecznie, że tak powiem, tam iść. Ja zrezygnuję z tego auta i wezmę sobie helikoptera. W ogóle to jakby ktoś sprayem po prostu malował granicę. Autopilot. Pójdziemy na zwiad. Package claimed. I'll drop the rebels the coordinates so they can grab it. Next time, ask if they can have it dropped a bit closer to the nearest cantina. No, jeszcze co? I'm on. To jest w środku. Ej, pociągi chyba nie jeżdżą, bo jest zablokowane. Ale i ojca. Yo, I got a weapons case here. Nice. Składamy folwa. Hojnio. Dobra, to może od razu ten, to co za padre. Zrobimy sobie szybką podróż. Co za padre! Tak. Nie wiem, jak nam w ogóle wyjdzie z nagrywaniem dzisiaj. Salut! Bo szczerze mówiąc... Kurwa, przecież my to dziś, możemy dzisiaj skończyć. Dobra, taki challenge dzisiaj robimy. Żeby to dzisiaj skończyć, montuję ok. Ale... To jest zależy, czy gra będzie taka łaskawa. Wszystko łatwo poszło. Oho! Coś mi się tu nie podoba. Zagrodzone, nie wiem po co. Rebels to recon the area for us. Copy. Relaying enemy locations now. Oh.
wrogowie publiczni. Zła sława duchów rośnie. Santa Blanca wyznaczała nagrodę za ich głowy. O kurwa. Ho, ho, ho. To dopiero ciekawe. W końcu jesteśmy w jakichś niosach, kurwa. Mamo, jestem sławny! Hold up. There's a weapons case here. No, jakieś gówno, no nie będę tego sprawdzał, szczerze mówiąc. This will go nice with my boots. Kurwa. Medal premiowy. O, i od razu mamy, widzę... Fajny helikopterek. There's a cartel commendation here. Rozrzut z biodra. O 10%. Zawsze coś. I tak już tak maksymalnie mamy to wzięte. I got it, I'll fly. Ten jak przyleciał, kurwa. Sonic normalnie. Hello. Franco's just got a wake up call. They don't work here. Naprawdę? Ale jak to? Skąd wiedzą, że jesteśmy tutaj? To nie fair. Check it out, weapons case. Dobra, powiedz im coś. Awesome. I can put this to use. Jak dożyłaś do tego odcinka, to o Boże. Czy to możliwe? We'll leave a marker so the rebels nie, can pick... nie są. No nie są, w to nie wierzę. Of these supplies later. Dobra. I asked Pakatari to send us a vehicle. Jak będziemy iść po helikopter, to wypadałoby po niego pojechać chyba bardziej, nie? Jakoś w tą stronę? Tak, jest tutaj. I'll drive. Soleje pewnie będą siedzieć przy tym helikopterze. Marking a captain. Here's target number 5. I'm moving to position. Need to get to a better position. I got it. Moving to position. I've got the target. Roger, the word acquired. Wypaliło mnie do pulpitu, nie wiem z jakiej racji w ogóle. No. Down, you're giving yourself away. Covering fire. Looks like that tank goes down. Oh shit, we've been spotted. No to fajny odrzut z biodra! No, Tak, jasne. We're clear. Ciekawe, czy podczas wojny też bym tak mówił. O Jezu! Ja mnie podrzuciło, ja pierdolę, ja już lecę! Come on, let's go. Wychodzi. Dlatego chyba jeszcze nie bym... Ej, spokojnie. To jest takie ociężałe, że tym się sterować nie da.
rebeliantów nagle nas srało. Naszych oczywiście. Dobra, trochę do góry. Dobra. Chopper. Hoo-ah! Hoo-ah! To co, zostały nam dwa znaki zapytania i misja w ogóle, dwie misje popularne. Może jakiś flamik się wpierdoli w moje śmigło? Może, ale i tak przeżywają. Co to jest? Farma w La Fuente jest oczywiście dziennik, który trzeba zoomem tysięcznym przybliżyć, żeby zobaczyć. Taktyka walki. Oficjalny podręcznik taktyki wojennej Santa Blanki, inspirowany publikacjami sił specjalnych USA. Napisany przez Karla Bookharta i wykorzystywany podczas szkolenia elitarnych Sikars z Montujok. Dalej nie wiemy, kto jest głównym złoczyńcą tutaj. No ale gra chyba się też tym chyba za bardzo nie chce interesować. Ja właśnie mówię sobie teraz, kurde. Jest pewnie ten znak zapytania, to będzie tam akt, będzie jeszcze jedne dokumenty. Ale, mówię se, kurwa, przecież tak jeszcze jedno zostało, co to może być. No i przecież można wpaść na taki pomysł, że jeszcze no, nie został odkryty główny, że tak powiem, złoczyńca tej prowincji. Dalej. Schronienie łowcy. Laguna Colorada. Laguna Colorada, czy też Czerwona Laguna, to płytkie, słone jezioro o powierzchni 60 km kwadratowych, znajdujące się w Lipez w południowo-zachodniej Boliwii. Jego szczególny kolor jest spowodowany przez miksturę złożoną z czerwonych osadów, alg i białych kryształów boraksu. Laguna jest ważnym ośrodkiem lęgowym flamingów. Miejscowi przychodzą tu polować na ptaki przy użyciu bolas, bardzo efektywnej broni do rzucania złożonej z kamieni połączonych sznurami, które pętają długie nogi flamingów. No i co, oceniam jak to operacji, to będą związane. To pewnie będzie ten filmik z Bookhartem.
do B, got eyes on the cartel search party. What's the plan, boss? We find the leader and grab him. I want to find out what he knows about the deserter. Roger that. Jesus fucking, he made us. Get after him. Their LT is trying to run. Opening fire on these fuckers. Take cover already. Dobra. Umrę w helikopterze. To też jakaś śmierć, nie? Grenade, get to cover. No. Niech ten helikopter tylko nie wydał. Ja pierdolę! Za gówno! Naprawdę? Zbyt daleko, jak mi przykro. Gówno jebane. Podnieść się nie chcę! Krojewicz! Frag out! Zresetuję mi misję i będzie lepiej. Chyba, że mnie zrespi w pizdu daleko! Mam przejść dowódcę. Na pewno. Chopper incoming. No, budzili się z konwojem, spaliłem teraz dopiero. Po co się pierdol, to nie mam na to czasu. Deploying drone. Got eyes on the cartel search party. What's the plan, boss? And find the leader and grab him. I want to find out what he knows about the deserter. Roger that. Got it, moving. Let me find a good position. Moving to a better position. Ja to bym najlepiej wysadził ten samochód, a on jest zbyt blisko. I by pewnie umarł, znając tą grę. I don't have a shot. Ready, call the shot. Roger that. Moving. Say the word, boss. What's going on? Take him. Somebody's got a bead on him. The attendant's on the run. Pitch your left. You don't need to die. Get that quieto. Get off of me! Good shooting. Let's clean up and move on. DJ, let's go. Go with the news alert. They're shooting old ladies out there. A mam go przesłuchać. A nie wiedzieć. Nie wchodź, ty palancie jebany. Chinga tu madre! Easy. Kamine. Talk to me, pinche pendejo. Who's this deserter you're looking for? Some little pocos huevos maricón de mierda who ran off from the training camp. Boss says we get to make an example out of him so the others don't get the same idea. We're gonna drag him back and let the other recruits take turns on him with a machete. Where's this little chicken shit now? We don't know for sure yet, but we're getting close. One of the other search parties thinks they found his trail. Where's this other search party? Tell me and maybe I'll let you go. Okay, chinga. We're closing in on the deserter. Let's sweep the area where he was spotted and see if we can find him. Gdzie to jest? No, on mnie wywala. Także mi gry nie wyłącza, jak czasami to ma zwyczaju. No tak, i może tam też musimy ten
Say the word. Co ludzie niedorozwinięte. Po co tu inni dadzą się jeszcze z lepsza? Got another tango. I asked the rebels to do a recon of the area. I've got eyes on the package. Go, go, go. Ewakuuj teraz. Super. Moving to position. Got the target. Let me get a good sight line. Hold up. Let me get a good sight line. No snipera to ja zdejmę. Ready to engage. No tak, z kilometra mnie zobacz. That's one less bad guy. Nie gadajcie, że ktoś za nas ciało. This is your man in the know, his nose in the blow, DJ Perico. Fire. Get that de pendejo, back the fuck off, you hear me? I'll kill you, I swear I will. Get that. Shut up. From here on out, I talk, you listen. Not if you understand. Now move. Tak, to miało bardzo sens, nie? Jeśli ten typ dalej siedzi w aucie, jebany... Dobra, nie można. Miałem mówić jebany tytan normalnie, nie? Nie, następnym razem jest po prostu wysiądę im w pierdolę z granatnika. Nie będę się bawić. Nagle się respią, kurwa, za mną. Prosto za mną, nie? Logic 100. Miejsce też. Zajebiste po prostu. The drone is up. Musi się bawić w pierdoloną dezercję. I see a second target. I asked the rebels to recon the area for us. He makes five. I've got eyes on the package. Go, go, go. Let me get into position. Copy that. Move it. Roger that. Target marked. Eyes on the target. Good to go. Dropped him. Move it to a better position. Target acquired. Got the ready target. To fire. Engaging. Shit, he knows he's taking fire. Okay, we're still good. Oh.
fucking close. Co kurwa bez alarmu, nie? Get that de pendejo! Back the fuck off! You hear me? I'll kill you! Silencio, I swear I will! Marche! No! Let me go! Hey, we're good. What the fuck? What the fuck? Ja pierdolę, co to było? Widział to ktoś? Jednak można kogoś wpierdolić do bagaja. Fajnie. Buckle up, people. Set, let's go. Please don't take me back there, neta, por favor, I'm begging you. I can't take it, you hear me? No, let me go. Coopere, todo saldrá bien. Ja dopiero pierwszą misję skończyłem. Nie wiem, jaka będzie ostatnia, nie? You want to get away from the cartel, Emilio? I can make that happen. But I need something from you. What can you tell me about the man running the camp? Carajo, I don't know. He's a gringo. Big man. Guys like stones, you know? Es malo. Even the guards are scared of him. He got a name? One of the instructors, they call him Bookhart. Carl Bookhart? You know who he's talking about? There was a Sergeant Bookhart with the Rangers when I was in the sandbox back in 03. We worked together a couple of times. Shit. Oh, kurwa. Get back to your team. To ciekawe. I'll check in with Langley and see what I can find out about Bookhart. Emilio gave us a name. Carl Bookhart. Dude's an American? He's the guy I'm thinking of. He used to be an Army Ranger. We even served together for a while. A Ranger? No. No fucking way. Bowman's getting confirmation now. She'll get back to us when she knows for sure. No i gdzie jest ta misja? Tu nie jest ta misja, bo to jest zasłania. Got some background for you on Carl Bookhart. Looks like you were right. His 214 has him in Iraq with 3rd Battalion, 75th Ranger Regiment back in 03. Discharged in 06, and then he drops off the radar. I'm getting the notion he's kept in shape. Our deserter tells me he's at a cartel base located inside the abandoned Choza Padre silver mine. Find Bookhart, take him out. Killing him will disrupt the cartel's training program for months. Copy that. We'll get it done. We've got a positive ID on the cartel senior instructor. Wracimy tutaj od razu do wioski Arka, bo to nie ma co. Szkoda czasu. O, film dostępny.
Odds left, evens right. Focus on your goddamn sectors this time. Carl Bookhart, former sergeant, 3rd Battalion, 75th Ranger Regiment. Natural-born killer. Bookhart thrived in the Army. After graduating from Ranger School, he deployed to Iraq with 3rd Battalion in 2003. He finally found his place and was looking to make the Army his career. And then in 05, his patrol hit an IED in downtown Ramadi. Bookhart didn't take to civilian life. Couldn't keep a job for more than a couple weeks, and started having run-ins with the cops again. Started telling anyone who'd listen about how the Army fucked him over. Eventually, he started spending time over the border in Juarez. God knows what Bookhart was looking for down there, but eventually he crossed paths with El Muro, head of Santa Blanca security. They share some beers, maybe some blow. Bookhart gets to talking about his Army days. El Muro is impressed. He knows the real thing when he sees it. He asks Bookhart to come to Bolivia to train the cartel's army in the Montilla province. El Muro wants them to be the best force of its kind in all of South America. And Bookhart is just the kind of man he's looking for. The kind of man who can run combat drills, show a bunch of morons how to field strip a G-36 in 2 minutes flat. The kind of man who can turn narcos into elite soldiers. Let's go. Si no lo encuentra el mercado, no lo encuentra el mundo. Emitiendo desde el más allá. Para que se enteren quiénes son los más allá. Esto es Santa Blanca Radio. Ja myślałem, że właśnie w tej kopalni będzie ostatnia misja. Będzie polegać na ewakuacji, to może. Deploying drone. No pewnie, tak. Hey, got on the roof. Moving. Tango number 3. I need a better position. Wait one. Let me get in position. Eyes on the target. Target acquired. Steady. I got another. Say the word, that's boss. Five. That tango's down. I asked the rebels to do a recon of the area. We're closing in on Bookhart's last known location. We really gonna do this, boss? Kill one of our own? Bookhart stopped being our brother the day he went to work for the cartel. You see him, you take him out. No hesitation. Aha, czyli od razu zdejmujemy, fajnie. Jesus, it smells like a slaughterhouse in here. The hell kind of training is Bookhart doing? The first thing a Sicario recruit learns is what it's like to kill a human being. They bring in prisoners and make the recruits take turns on them with hammers and machetes. Sometimes it's men, sometimes women, sometimes it's little kids. And the recruits know that if they hesitate, they're next. I asked the rebels to recon the area for us. Getting a position. No złap, jeszcze nie. I've got the target. Ah, jesteś szybki. No target. Repeat. Roger that. No target. Roger. Target acquired. Tango down.
They're gonna spot you. I think they found their pal. Órale, a matar esos gabachos! ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a seguir de en manda. ¡Disparen! Fuck, they're coming right at us. Co się szczurzysz, typie? Wychodź. And baby makes three. Boże, tu jest jeszcze więcej, na pewno. I asked the rebels to do a recon of the area. What the hell are you doing? Take cover! I'm engaging, take cover. I'm asking the rebels to draw their attention. I copy, amigo. A fire team will move into position. Niech przyjadą te rebelianci. Copy, amigo. Sending you a fire team. Zekup jest. Clear. They're on alert. Como una chingada. Unos putos poderos azules están muy pinche lejos. Nie wiem czemu odstrzelił mi na Until Dawn, nie? No, żeby mnie czasami nie zestrzelił w tej kopalni. Enemy reinforcements coming in. O nie, helikopter tu przyleci w jebanej kopalni, nie. Co ja teraz zrobię? Jesteśmy zgubieni. Good shooting. Let's clean up and move on. Tu jest jeszcze przejście. No też do niczego nie prowadzi chyba. Chociaż tam były schody w dół. Clear. Pewnie tam. Rebels to recon the air. Got eyes on Bookhart. Target marked. Tam się szczurzy jebaniec. Ja
you can take me, asshole? Bring it. Show me what you got. Fuck, Bookhart made me. He's on the run. Come on, operator. Get some. Let's see how tough you are. It's over, Bookhart. You're done. Good work, wow. Imagine. Bookhart's gonna have a major impact on the cartel's training program. Santa Blanca's best troops are gonna be stretched thin to try and cover for the loss. We'll compromise their security and get us one step closer to El Muro. Damn right. The cartel's been calling the shots in Bolivia for years. Now, finally, we're starting to push back. Keep at it. We got him. Bookhart's dead. Hell of a way for a ranger to die. El Muro was outmanned and outgunned, and he knew it. What do you do when you don't have an army and you need one? You buy one. Every officer, like every prostitute, has a price. Quiebran el sueño. It was the right move. I would have done the same thing. But El Muro forgot. Fear is always worth more than money. Bookhart chose this. Don't forget that. We did what we had to do. Nomad, things are moving fast on Santa Blanca's side of the board. El Muro and El Sueño are at war. Oh lord. It's because Sueño told Muro to kill his own brother? After that, Muro paid Unidad to hit Sueño. Guess that didn't go so well. Not so much. So now we let these assholes wipe each other out? I wish. Unfortunately, Muro is one of our only shops at Sueño. They've been best friends since childhood. We need to know everything he knows. Got it. So we grab El Muro before Unidad slips him out of Bolivia, or Sueño kills him. Mhm. Ah, dobra. Gdzie on jest? Tu jest! Boże. Do Media Luny mam wracać. Dobra. Przetypam się i właśnie następny odcinek sobie zaczniemy od tego, żeby pokonać El Muro. Znaczy, no, nie wiem, jaki dokładny plan będzie, wszystko można zmienić. Na ten moment ewakuacja jego chyba. Unidad bird approaching, stay down. Chopper, down, down. Gracias a Dios, el comandante. Dobra, nie zrobiłem nawet. Ale się przyjebali. Dobra. Na samym odcinku bierzemy się za El Muro. El Muro's turned on El Sueño and now the cartel wants him dead. Get to him and bring him in before he disappears. Tego jeszcze nie było. Dobra. Tak więc mam nadzieję, że ci nam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. O! A jeśli chodzi o następną prowincję, jaką będziemy się zajmować, będzie Barwechos. Bo tak. W sumie ma zostać nam taki, nie wiem, plamka. Kurwa, 4 prowincje nam zostały, ale mało, naprawdę. Tylko ta będzie największa i tą sobie zostawię na koniec, tak mi się wydaje. Tak więc co? Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.